Jacek Rozenek w swojej nowej książce zasugerował, że to polska służba zdrowia jest odpowiedzialna za to, że aktor przeszedł udar. Wyznał, że jego infekcja była leczona w nieodpowiedni sposób. Jacek Rozenek nie wahał się przed użyciem mocnych sformułowań. Twierdzi, że gdyby nie zaniedbania systemowe, jego życie potoczyłoby się inaczej. Przypomnijmy, że Jacek Rozenek to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Artysta pojawił się w wielu popularnych filmach i serialach. Jest również jedną z najważniejszych postaci polskiego dubbingu. Niestety, w życiu prywatnym nie zawsze układało mu się tak dobrze, jak w zawodowym. Wszystko posypało się w 2019 roku, kiedy aktor przeszedł udar. Przebywał wówczas sam na pustym parkingu, a pomoc zjawiła się dopiero po kilku godzinach. Choć lekarze nie dawali mu zbyt wielkich szans na przeżycie, a nawet zasugerowali, że powinien pożegnać się z rodziną, Jackowi Rozenkowi udało się skutecznie zawalczyć o swoje życie. Artysta odniósł zwycięstwo, choć przejście mocno odbiło się na jego zdrowiu. Po czasie postanowił napisać książkę Padnij, powstań, życie po udarze, w której ujawnił, jak wyglądały okoliczności choroby. Jacek Rozenek opowiedział w swojej książce, że jeszcze zanim doznał udaru, zmagał się z poważną infekcją. Wyjawił też, co po postawieniu diagnozy przekazał mu lekarz. Pana serce jest w bardzo złym stanie. Serce jest uszkodzone, prawdopodobnie przez infekcję wirusową. W zasadzie kwalifikuje się pan do przeszczepu, a nie do leczenia. Ale u nas na przeszczep trzeba czekać średnio około 5 lat. I to miał powiedzieć doktor leczący Jacka Rozenka. Aktor nie gryzie się w język, gdy próbuje odpowiedzieć na pytanie, kto lub co doprowadziło do jego udaru. Wyraźnie zasugerował, że wszystkiemu winne są zaniedbania służby zdrowia związane z leczeniem jego infekcji. Dlaczego zachorowałem? Mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że życie zniszczyła mi źle leczona infekcja, która doprowadziła do choroby serca, a to bardzo mocny czynnik sprzyjający udarom. To właśnie stwierdził Gwiazdor. Dajcie znać, czy śledzicie losy Jacka Rozenka i dlaczego. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.